Cześć, witajcie. Przed chwilą pomyślałem, że nagram może z takim zwykłym obiektywem. Ale mimo chyba obraz jest ładniejszy, tak mi się wydaje, ale dużo mniej widać. Także macie szerokokątnym, bo tak jest dużo ładniej. No i co? W nocy znowu były wichury. A co tu? Myślałem, że jajko leży rozbite. Ale mimo to, patrzcie, śnieg jest, sosilki wyszły na dwór. Bardzo fajnie. Fajna oznaka. I tak, wczoraj spod kwok pozabierałem większość jajek, te, które niezalężone. No i z tych zielonych, o, tu znowu. Widzę, że już tu jest jajko. Nioski. Zabieram od razu. Tu inne kury w ogóle przychodzą i próbują im dziubać te jajka. Dobra, to są ich. Chowajcie tam pod siebie. Daj mi tutaj dostęp. O, i drugie. Patrzcie, dwa. O, ale złapałem. Wow. Dwa jajeczka nowe. To jest raczej nioski, trochę większe, ale czekajcie. No bo ta zniosła, okej, ta. Ale no to musi być silki może tej, no patrzcie. Tu mam same silki, no która to mogłaby znieść? Ta zniosła to jajko, to większe. A to? No to musi być silki, bo ja tu nie mam innej kury. Może ta znosi, o ta wariatka. Z targu. Nie wiem, ona była z tym, z kogucikiem. Jak on się nazywał? Ojen. Jak on się nazywał? Nie mam pomysłu, nie pamiętam. Taki kolorowy jak ten. O, podobny do tego. Do tego. Silki. Ale łapę zostawił, dobra. Jezu, ja im tu dopiero sprzątałem, a już taki syf. Ogólnie to dzisiaj mamy poniedziałek. I chciałem wam nagrać Minecrafta. Ale coś nie wyszło. Kurde, taki byłem zadowolony, że się film fajny udało nagrać. Wow, syf. Jak tu jest brudno. Taki byłem zadowolony, że fajnie film wyszedł. A tu kij nie wyszedł. Nie wiem, co to się dzieje. Nie wiem, czy komputer... Cicho bądź. Czy za słaby komputer, ale naprawdę. On ma dobre podzespoły. I tak słabo ten, bo się tak zacinało. Ogólnie jak grałem, no to tak troszeczkę się... O, cieplutkie jeszcze. Troszeczkę się zacinało, ale dało się grać, nie? A... Po prostu z czasem, jak sobie odpaliłem już to nagranie po tym, to normalnie stoją sceny, po prostu wiecie, że coś tam się dzieje, a tu tak nagle stoi. Dobra, te trzy jajka zabieram do domu. No i co, wezmę może w kieszeń i wam poopowiadam trochę o tym Minecrafcie. Możecie mi powiedzieć, czy byście chcieli takie coś w ogóle oglądać. Bo ja tu się staram, próbowałem tam w ustawieniach grzebać tego OBS-a, bo to OBS-em nagrywam, bo ja nagrywam także sam ekran, bo nie mam jakby dostępu do mikrofonu. Nie wiem, co tam jest porąbane na tym komputerze, ale do mikrofonu się nie da. O, wow, śnieg spadł. Z dachu zlatuje. Nie mam dostępu do mikrofonu i ja nagrywam dyktafonem jakby i potem sobie w aplikacji będę montował. Wow, tu jest normalnie woda. No ale to z tego, jak obraz się taki wyszedł, że po prostu tutaj przez jakiś czas coś tam stoi w miejscu zacięte na jakiejś jednej scenie. Tutaj coś tam, no nie wiem. Nie wiem, nie mam pomysłu. Szczerze, bardzo nie mam pomysłu. Jak się ktoś zna, to możecie dać znać, no nie wiem. Tam jest Intel Core i7 procesor, kartę graficzną 1660 GTX. Także no, myślę, że powinno działać, nie? Także, no nie wiem, jeśli ktoś się zna, to mówię, możecie mi dać znać, bo potrzebuję takiej pomocy. No i możecie też dać znać, czy byście w ogóle chcieli takie coś oglądać. To jest rzecz pierwsza. Po drugie, ja tam bym sobie tak pomyślałem, żebym sobie budował, wiecie, te wszystkie, na przykład te szklarnie zbudować, kurniki, wszystkie kury by sobie biegały, wiecie. Może nawet jakieś mody w sumie można, bo ja mam to na ten, na modach. Mógłbym tam chyba dodać jakieś mody. O, spadł śnieg ze szklarni jakiś. Właściwie tak teraz pomyślałem, że na zwierzęta jakby były jakieś taki. Na zwierzęta gospodarskie, to ja bym bardzo chętnie dodał. Dobra, zamykamy. Zamykamy. Także o tym koniecznie mi piszcie w komentarzach. No i jest jeszcze jedna sprawa. Z kolegą założyliśmy grupę na Facebooku, do której link wam dam w opisie i będę wam teraz gadawał w każdym opisie, bo ogólnie co film macie w opisie różne linki, które serdecznie was zapraszam. No i to jest taka grupa ogólnie dla miłośników nie tylko takich zwierząt, także ogrodnictwa, przyrody, ogólnie wszystkiego. Może sobie pójdziemy teraz gdzieś przejście, bo ja mam jeszcze 6 minut do lekcji. Śnieg znowu pruszy. Całą noc oczywiście wiecie, śnieg był i tak dalej. Już od kilku dni.
piątek chyba, jak może, chyba nawet wam w piątek nagrywałem. To już prawie wcale nie było śniegu, teraz zobaczcie ile jest. Sporo. I tak sypie, i sypie, i sypie. A bardziej niż sypie to wie, ale dzisiaj już jest, o, spokojnie. Ale jeszcze w nocy wiało aż tylko. Bardzo wiało, nawet prąd wieczorem nie było, prądu przez... Ale to nawet nie było 10 minut, 5 minut może. I wrócił, także nie wiem czemu to nie było, ale w całej wsi tam. Wszędzie co widzicie? Tam, ojej, wszędzie nie było, ale tu są doły. Ej, gdzie ja wlazłem? Doły, przejdziemy się tak, o. Czemu nie? O, tu widzę, że jakieś zwierzyny latały. Ciekawe, co to za zwierzyny. Psy, psy. Ale jakieś większe, to chyba nie Bella. Nasza. Wow, a co to tu jakoś tak? Zawsze tak pusto było. Mało drzew. Ale patrzcie, gałęzi. Jeju, tu leży gałęzi. Pełno. Te wszystkie gałęzie można by w sumie po zimie zebrać na wiosnę i w te wały powpychać. I tak się pewnie zrobi. No to jest super sprawa. Przecież one się rozłożą z czasem. No to tylko jest niepotrzebne, widzicie, na włoć to rośnie, ale to i tak jest las, to sobie niech rośnie. Ale tam jest pusto, biało. Ale kiedyś ja pamiętam, jak tu było. Spadło u nas ze 30-40 cm śniegu. To właśnie chyba było przed tym 2020 rokiem, tak mi się wydaje. Chwilę przed zdalnymi. Tak. To wtedy zima, bo albo może to już były zdalne. Może to był 20 rok początek. O wow. O wow, wow, wow. Patrzcie, jakie to są ślady wielkie. Jakiejś sarny czy czegoś większego. Patrzcie. Dzika. O piorunie. To są dzika ślady. Tutaj, o. Kurde, się zaplątałem. Tu, o, wolę nie łazić za tymi śladami. Ale widzę, że o, tu dziki. I tam, o, patrzcie, jak jest ten drogi, ścieżki są porobione. Co tam jest tak ten, pusto. Dziwne to wygląda w zimie tak wszystko. A tak lepiej wszystko widać, bo tak w lecie to jest zarośnięte i tak dalej. A teraz to elegancko, ładnie to wygląda. Jeju, ale zimno jest dzisiaj, naprawdę zimno. Zimno, pruży śnieg. Patrzcie, dąb nie zrzucił liści, zostały na nim. Ciekawe jak, patrzcie, tutaj też nie zrzucił. One chyba tak nie zrzucają, w sumie nie wiem, nawet nie zwróciłem uwagi na to. Nie zwróciłem, o, tu jest jakieś suche drzewko, bo łamana gałąź, ale czuję, że jest suche, wyschło. Ciekawe, gdzie te dziki. Skąd one tutaj lecą? Tu moje ślady są, ale... O, tu jakieś ślady. O, też, dzika. Tak słabo widać, o. No słabo. Trochę śniegiem podsypane, ale to są świeże z tej nocy, o. Ja pierdziele, co to jest za ślad? Moja ręka, o. Takie coś. Dziwne. No tu jest mniejszy. No to dziki. Dziki, ale patrzcie. O. O, takie duże ślady. To też dzika jest? Zobaczcie. Pół mojej nogi. Dziwne. Tak jakbym szedł, to tak na, wiecie, na palcach. W tym buciorze. Dziwne. Duże zwierzęta. Nie no, wiecie, mogą tu biegać jakieś łosie, coś tam. Czy no, wątpię, że łosie, nie? Ale nie fajnie, że dziki biegają tak blisko działki. Kiedyś to ja, no, opowiadałem wam, że tam mi przeleciało, jak coś robiłem, prosto na mnie lecą dziki, nie? Ja coś tam na tym polu robiłem, tam na dole. I jak stałem, to od razu skręciły i tak na bok, ale tak dosłownie pyk, pyk, kilka skoków wykonały i już całą działkę przeleciały. Giganty. Ja wiem, już nie pamiętam nawet ile to było tych dzików, ale dorosłe. Trzy chyba. Chyba trzy dorosłe dziki. Nieźle. Widzicie, żebym poszedł... O, patrzcie, patrzcie. A nie, to jest psa akurat ślady. A myślałem, już tak wyglądało. A takie ładne by były te ślady. Tutaj to lepiej niech dziki nie podłażą, po co? Jej, ale już mi się nie chce tej zimy, naprawdę. No, możecie pisać jak u was tą zimą, ale to chyba na pewno wiatry były w całej Polsce. Bo to alerty przychodziło, wszystko przychodziło. Nie za ciekawie. Dobra, muszę uciekać, za minutę mam lekcję. Także dziękuję wam za oglądanie. No i mówię, wypowiadajcie się na temat tego Minecrafta. Ja będę robił... Będę się starał, żeby po prostu to wyszło, bo to jest fajna sprawa, mi się wydaje. Tylko wiecie, już zagrałem pierwszy odcinek, 20 minut. I no, co prawda za dużo tam nie zrobiłem, ale trochę szkoda, no bo chciałem, żeby to tak od początku było. Widzicie, już tu strata jest. Dobra, także widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć.